Serdecznie witamy wszystkich hodowców i ponownie jesteśmy u kolegi Stanisława Krzyżaka w miejscowości Mokrzyska w okręgu Tarnów, oddziale Brzesko. Będę tutaj u kolegi, grzechem by było nie zapytać go o teorię oka. W 2004, bodajże czy to 2005 roku to było, kiedy rozmawialiśmy z kolegą Stanisławem. Kolega Stanisław napisał taki artykuł, on jest tam i na stronie internetowej u nas, w dziale hodowle u kolegi Stanisława. Tam można zobaczyć taki artykuł Potęga oka. Jest to po prostu teoria oka, którą kolega Stanisław stworzył, kierując się tutaj w pracy hodowlanej pewnymi zasadami doboru gołębi do hodowli, doboru do parowania. No i wszystko, co się z tym wiąże. Zwolennicy z teorie, tak jak to są takie teorie, jedni są przeciwnikami, jedni są zwolennikami. Każdy jednak na to oko patrzy, z czego jeszcze widzimy właśnie, jak się dużym zainteresowaniem cieszą te zdjęcia oczu, które mamy przy każdych gołębiach, które wystawiamy u nas między innymi na aukcjach. Ale teraz więcej może o tej teorii, przemyślenia swoje może, bo jak już mówiłem, my to robiliśmy w 2004 albo bodajże 2005 roku, nie pamiętam teraz dokładnie, jakieś na pewno przez kolejne lata doszły nowości, ale o tym to już może powie nam kolega Stanisław. Proszę bardzo. No ja tutaj z przyjemnością troszkę na ten temat, przy czym na wstępie to bym powiedział, że to, co czyni teraz pan Krzysztof dla hodowców gębi pocztowych, i to w szerokim słowa tego znaczeniu, to jest coś wyjątkowego, między innymi no, wcześniej nikt nie był w stanie tak dokładnie sfotografować oka z dokładnym opisem, aby no, faktycznie coś z tego konkretnego można było wyciągnąć. Tu zresztą jest wiele moich byłych i aktualnych asów, które no, charakteryzowały się również odpowiednimi oczami. Jeżeli chodzi o sprawę teorii oka, już ponad 30 lat temu zafascynowałem się tym zagadnieniem, gdy spotkałem się z książką drukowaną w odcinkach Bishopa, Anglika, w latach 62-63 w naszym hodowcy. Oczywiście wtedy jeszcze nie należałem. Te egzemplarze hodowcy udało się mi wypożyczyć. Pogłębiałem tą wiedzę. Później zetknąłem się z teorią Baxa. Bardzo dużo dla mnie w tym względzie uczynił pan Brunon Piec, który był wyśmienitym znawcą oczu gołębi. Na bazie tej prowadził bardzo maleńką hodowlę wybitnych gołębi. Tak jak tutaj pan Krzysztof wspomniał, są hodowcy, którzy nie interesują się ogólnie rzecz biorąc okiem, którzy nie biorą pod uwagę oka przy łączeniu gołębi w pary, którzy uważają, że to nie ma sensu. No najogólniej byśmy powiedzieli, że nawet każda istota żywa, która posługuje się wzrokiem, mając oczy, jak zwracamy na nią uwagę, to są czasem oczy takie mętne, nie wyrażające niczego, są oczy bardzo bystre, pomimo na przykład wieku już leciwego niektórych ludzi, a zatem na podstawie oka no, można wyczytać jakąś, powiedzmy, inteligencję, jakąś energię wewnętrzną, stan zdrowia i tak dalej. I to również w hodowli gębi pocztowych jest istotne. W swoim czasie pan dr Piotr Patas wydał taką książkę, Co widać w oczach gołębi. Jest tutaj wypowiedź wielu hodowców naszych krajowych i zagranicznych, tak zwolenników, jak i przeciwników teorii oka. Można sobie z tej książki dużo dla siebie dobrego po prostu wyczytać. Natomiast w mojej pracy hodowlanej ta moja rozumiana przeze mnie teoria oka, ona ewoluowała, obejmowała najpierw tylko ten, powiedzmy, pierścień wartościowości, później doszła ocena tęczówki, zewnętrzny pierścień, nazywany czasem werkamena, wewnętrzny pierścień na źrenicy zwany znakiem oka. To wszystko po prostu
na podstawie no, wielu, wielu, można powiedzieć, chyba dzisiaj już tysięcy gołębi, nie tylko oczywiście moich, gołębi wybitnych, ukształtowało u mnie taki pogląd, który pozwala mi w sposób jakiś dla mnie, uważam, istotny, ocenić dane oko gołębia, ale po prostu z punktu widzenia do hodowli. Bo tak, w gołębniku lotowym absolutnie nie wolno nam robić selekcji na podstawie oczu gołębi. Absolutnie. Są hodowle wybitne, jak na przykład u pana Jana Fabiana w okręgu Opole, gdzie on ze względu na pewne kłopoty ze wzrokiem nie ocenia tych gołębi, ale jego kadra lotowa, jak to w swoim czasie dokładnie świętej pamięci Eugeniusz Szul opisał, a to był wielki, wielki po prostu pasjonata teorii oka, powiedział, że tam są gołębie wybitne, jeżeli chodzi o oczy. Wyselekcjonowały się, same okazuje się. No. Także tu jeszcze raz podkreślę, w gołębniku lotowym żadnej selekcji pod kątem po prostu teorii oka oczu. Natomiast w gołębniku rozpłodowym tutaj po prostu istotną sprawą jest dobór par do rozpłodu. Przy czym jeszcze jedną rzecz muszę tu dodać. Gołąb nie leci oczami. I samo oko nie wystarczy. Gołąb musi być kompletny. Musi mieć odpowiednie cechy psychofizyczne, czyli po prostu no, inteligencja, zdrowie, odpowiedni balans, jak to się mówi, czyli równowaga, skrzydło i tak dalej, dobry stan upierzenia, dyspozycja zdrowotna. To jest podstawą, bo samymi oczami nic nie osiągniemy. Dlatego ta ocena musi być kompleksowa, absolutnie. Natomiast, gdy już to mamy i gdy znamy rodowody gołębi, bo w każdym szczepie jest duża różnica, jeżeli chodzi o strukturę oczu. Niekiedy ktoś mówi, mnie nie interesuje kolor oka, bo kolor oka to jest w zależności, po prostu jest cechą indywidualną gołębia czy danej linii hodowlanej. Natomiast struktury, jakie występują w oczach. Ta źrenica u dobrych gołębi zawsze jest aktywna. Gdy ją ustawimy do słońca, do światła naturalnego, ona zawsze pięknie pulsuje i zawsze jest stosunkowo, ta jej proporcja do całości oka jest taka, że nie jest za duża. Nie można, i to mówię z wieloletniego doświadczenia, opierać gołębnika rozpłodowego o gołębie, które mają po prostu duże źrenice. To nic dobrego nie przyniesie. Dojdzie się do określonego poziomu, ale wartości gołębi, ale wybitnych gołębi się w takim gołębniku hodować nie będzie. Następna sprawa to jest ten znak oka na źrenicy, który jest trudno dostrzegalny. Najlepiej przez szkło powiększające razy 10, razy 15. Przy dobrym naświetleniu, ale zawsze przy ocenie oka jest konieczne naturalne oświetlenie słoneczne. Jeszcze tak przerwę może, żeby koledzy wiedzieli, bo znak oka to chodzi o tą czarną taką obręcz, która się znajduje wewnątrz źrenicy. Ona jest, tak jak wspomniał kolega Stanisław, ona jest ciężka do uchwycenia bez prawidłowego oświetlenia. Ale teraz jakby koledzy chcieli to zobaczyć, to można stosować i żarówki, takie, znaczy może nie tylko żarówki, tylko takie LEDowe są takie, to one mają takie diody, które dają takie światło skupione tam już od mocy 6 W, bo to jest taka akurat moc, która powoduje, tak my te zdjęcia, które robimy na giełdę właśnie taką żarówką, to powoduje, że to oko jest wtedy lepiej widoczne. Ten znak można dostrzec, można te, o których wspominał właśnie kolega Stanisław. Proszę bardzo. No i właśnie jeżeli chodzi o ten znak oka, który w przeszłości był tajemnicą wielkich mistrzów. O wielu rzeczach opowiadali, pisali, natomiast o tym niewielu. To po prostu było, tak mówię, taką tajemnicą, która
naprawdę przy gołębiach wybitnych, tak jak był u mnie na gębniku pan Eugeniusz Szul, stwierdził ten różaniec u mojej brelantki, u mojego tarpana wówczas. No to było coś naprawdę wyjątkowego. Później sprawa to jest po prostu znak pierścień wartościowości w koło. I tutaj znowu powiem, jeżeli chodzi o gołębie długodystansowe, to te gołębie mają zawsze okazały pierścień. Tak jak tutaj jest ten złoty pierścień u SN67. Widzimy akurat na tym. Tu mogę powiedzieć, że to oko było robione, to zdjęcie, jak on miał, już ten gołąb miał 18 lat, a jeszcze miał tak żywotne oko. No. Natomiast u gołębi krótkodystansowych, sprinterskich, to ma mniejsze znaczenie. Natomiast mamy często gołębia wybitnego lotnika, który te oczy ma poszarpane. Znaczy ten pierścień ma poszarpany, niepełny i tak dalej. Zawsze ten gołąb będzie lepszy do lotów niż do rozpłodu. Dlatego chcąc wydobyć z niego najlepsze jego cechy, w sensie tej wielkiej sprawności psychicznej, jego, tego charakteru, no, trzeba niejednokrotnie łączyć przez jedno, dwa, trzy pokolenia, bo zresztą to jest też takie pewne doświadczenie hodowców, że po wybitnych lotnikach najczęściej dzieci nie są aż tak wybitne, dopiero wnuki są po prostu dużo lepsze, zbliżają się poziomem do swojego dziadka. I tutaj, tak jak mówię, jeżeli się obserwuje to na różnych portalach, w tej chwili dobrze zrobione oczy, gołębie o wybitnych rodowodach, a po prostu praca hodowlana z tymi gębiami, oceniając tylko oczy, to jest naprawdę bardzo daleka droga, bardzo trudna i niekiedy no, bardzo duże inwestycje finansowe nie dają takiej możliwości od razu uzyskania z tego całej plewy dobrych, wybitnych gołębi. Sprawa następna to tęczówka. Tutaj są różne te tęczówki. Przede wszystkim wielość kolorów, intensywność, ubarwienia tych tęczówek. Gdy sięgniemy do gołębi takich, tych starszych szczepów, Delbary czy Ardeny, to jeszcze powiedzmy przy takich starą metodą tradycyjną robienia oczu, można tam już zauważyć, jak piękne te gołębie i bogate miały tęczówki. Gołębie, które były niezłomne w lotach dalekich, w lotach wielodniowych. Natomiast przy pewnej pracy hodowlanej, systemowej, sprinterskiej, jak to miało miejsce u braci Jansen, bardzo często kompletnie zanikały barwy tęczówki. Że po prostu te były tak zwane rybie oczy, czyli zupełnie... Kurze też. No to kurze to z odcieniem znowu żółty. To jest też bardzo trudna praca hodowlana z tego typu gołębiami. W swoim czasie na ten temat się wypowiadał Gabi van den Abele, którego można uznać, że jest naprawdę wybitnym hodowcą, bo udało się mu w tak niewielkiej hodowli wyhodować tyle asów lotowych, które mają tak wielką zdolność dziedziczenia, że nie tylko w Polsce, ale w Europie i na świecie jego gołębie potwierdzają naprawdę wybitną klasę. No i ostatni zewnętrzny pierścień. To było w jakimś czasie, zwracało się na to uwagę, w tym czasie później nie, teraz zresztą też. Chyba niewielu hodowców na to zwraca uwagę. On jest nieraz taki w formie kropkowanej, żółty, jest w sposób ciągły, czarny na przykład, czy łączony, zielony z czarnym i tak dalej. To też ma swoje odzwierciedlenie, nazwijmy, nazywany czasem jest pierścieniem Vermeyena, jednego z wielkich hodowców, wielkich miłośników teorii oka. W każdym bądź razie każdy gołąb o wysokich walorach rozpłodowych ten pierścień ma. I na to radziłbym zwracać uwagę. A teraz, jak dobierać pary do rozpłodu?
Moje doświadczenie uczy, że nigdy się nie łączy ze sobą dwóch gołębi o najwybitniejszych oczach, bo zawsze się robi kilka kroków w tył, jeżeli chodzi o potomstwo. Ale ja tylko przerwę. Chodzi mi o to, mówimy o gołębiach, które byśmy chcieli lotniki z takich par wykodować, czy chcielibyśmy gołębie w pokrewieństwie takie, które planujemy zostawić w rozpłodzie? To znaczy i takie, panie Krzysztofie. W każdym bądź razie nieraz mamy na gołębniku, no w gołębie dwa samczyka, samiczkę, sprawdzone w swojej wartości lotowej, rozpłodowej, o pięknych oczach i mówimy, no tylko łączyć to i będą młode szły jak z matryczy. Najczęściej spotyka nas zawód rozczarowanie, bo tak nie jest. Natomiast taką najskuteczniejszą drogą to jest system łączenia oczu na zasadzie wzajemnego uzupełniania się. Ja tutaj między innymi podałem w tej teorii oka takie przykłady, gdzie jeżeli jedno oko ma słabszy znak oka, drugi ma mocny, to go tak łączymy. I odwrotnie, że tutaj efekt dodatni jest najlepszy na zasadzie pewnego kontrastu. No i oczywiście jedno i drugie oko tych partnerów musi mieć swoją wartość, a poza tym, tak jak wcześniej powiedziałem, te gołębie muszą mieć określone cechy szczepowe, muszą być kompletne w sensie swojej wartości, bo trudno jest, jak to w swoim czasie jeden ze słynnych hodowców zachodnich się wypowiedział, że szkapy dorożkarskie i konia wyścigowego nie wyhodujemy. Także tutaj tak to by wyglądało pokrótce. Może jeszcze... A jeszcze mam pytanie takie, tutaj mówił Pan, żeby kierując się przy parowaniu, tak jakby się uzupełniać miały, a istotne jest, co ma, jakie bardziej samica powinna mieć oko, czy samiec? Chodzi mi o to, czy ważniejszym jest niejako tym to oko prawidłowo, takie, no według tej teorii oka, takie kompletne powiedzmy, że ma samiec czy samica? To znaczy, tutaj ja wiem, bywa tak, że mamy genialnego samczyka w rozpłodzie, bywa tak, że mamy genialną samiczkę w rozpłodzie, natomiast czy jedno czy drugie oko ma być lepsze, to wydaje się mi nie jest regułą, tylko żeby te oczy odpowiednio do siebie były dobrane, żeby potomstwo otrzymywało te oczy naprawdę no, jak najlepsze. Żeby tak mówię, te cechy najlepsze w jednym i w drugich oczach, żeby się kumulowały w sensie dodatnim, żeby to wychodziło na plus, bo ja tutaj nie będę mówił o nazwach szczepów, czy tak mówię, są niekiedy widzimy na aukcjach gołębie bardzo, bardzo nawet drogie cenowo, bo mają znakomite rodowody. Ale okazuje się, że jeżeli się tak ogólnie popatrzy na te oczy, bo to też nie jest ocena do końca właściwa, pełna, bo gołębia jednak trzeba bezpośrednio dokonać oglądu tego oka, no to mówię, to efekt, znaczy wartość ptaka hodowlana, bo przede wszystkim jak kupujemy gołębie to do hodowli, to jest dużo niższa niż jego wartość rynkowa, wartość rodowodowa i tak dalej. To się po prostu... Wynikająca tak po prostu z pochodzenia. Tak, to wynika. Poza tym jeszcze jedną rzecz z mojego wieloletniego doświadczenia chciałbym tu przekazać. Praca w pokrewieństwie. To jest praca dość trudna, ale mamy takie okresy mody związane przede wszystkim, ja wiem, no marketingowym, biznesowo i tak dalej, że jeżeli na topie jest ringlose, to wszyscy sprzedają ringlose. Tych ringlose jest po prostu tysiące. I co jest charakterystyczne? Że ojciec danego powiedzmy gołębia to jest ze strony dziadka i babki ringlose. Matka tego gołębia ze strony ojca i te znowu ringlose. To naprawdę nie prowadzi do żadnych
żadnych dobrych efektów. Więcej z tego jest problemów niż korzyści. Dlaczego? Bo tyle, ile jest dobrych cech utrwalonych, tyle jest złych cech utrwalonych, czyli te geny recesywne przy takim czterokrotnym pokrewieństwie, tak, że obydwaj dziadkowie, obydwie babcie, to jest, można powiedzieć, to samo. To nie jest droga. To jest dla mnie, ja uważam, jest to droga donikąd, taki imbryd. Natomiast przy bardzo takiej fachowej pracy hodowlanej zawsze bym sugerował na zwrócenie na jedną uwagę. Jeżeli dany gołąbek, którego chcemy wprowadzić do hodowli, widzimy w rodowodzie jego dziadka ze strony ojca, babcie ze strony ojca, dziadka ze strony matki i babcie ze strony matki, jedno z tych gołębi musi być zawsze zupełnie z innego szczepu. Te 25% w 100% musi być z innego szczepu, oczywiście odpowiednio dopasowanego, wybitnego. Jeżeli tego nie ma, to proszę mi wierzyć, nie będę określał w procentach, bo tego się nie da zrobić dokładnie, ale ponad 50% tego gołębie są niestety stracone do dalszej hodowli lub ta praca hodowlana musi trwać i albo się uda po kilku pokoleniach, albo się nie uda wcale. Tak to wygląda. Jeszcze mam pytanie o tej teorii oka. Jeżeli na przykład kolega ma lotnika, który ma wybitne oko, takie z teorii oka spełniające te wszystkie warunki, kolega przynosi takiego gołębia do rozpłodu i wtedy dalej, że tak powiem, wyciąga z niego, czy z tych lotników, które kolega wspomniał, już po prostu stara się raczej nie ciągnąć potomstwa? Ja tutaj, jeżeli chodzi o moją pracę hodowlaną, to ona jest oparta tak na gołębniku lotowym, jak i na gołębniku rozpłodowym. Dzisiaj w profesjonalnych hodowlach, z czego sobie zdaję sprawę, że jest to wymóg czasu. Gołębie lotowe praktycznie nie wychowują młodych. Czasem się to praktykuje w okresie zimowym, jesienno-zimowym. Natomiast to też nie jest w naszym klimacie, nie jest to rzecz naturalna. Natomiast u mnie tak gołębie lotowe, jak i gołębie rozpłodowe muszą przed sezonem lotowym wyhodować potomstwo. W ostatnich latach praktykuję to w ten sposób, że gołębie lotowe tylko po jednym młodym, natomiast rozpłodowe po dwa młode przez czylęgi. Też już w lipcu jest koniec, więcej tych młodych nie wychowuje. Dlatego tutaj nie ma takiego rozgraniczenia, że moje gołębie lotowe połączone w pary będą gorszymi reproduktorami w rozpłodzie niż te, które są złączone w rozpłodzie. Tu myślę, że jest tutaj pewna równowaga w tym układzie. Owszem, są gołębie w rozpłodzie bardzo sprawdzone i stanowią wyjątkowe, to na każdym gołębniku jest tych kilka wyjątkowych, czy jedna, czy więcej par, gdzie gołębie, średnia jest dużo wyższa w sensie jakości gołębi, jak od przeciętnej innej pary, nie? Natomiast u mnie tego nie ma, przy czym zawsze starałem się gołębie najlepsze lotowe, u mnie po prostu z gołębiami ze słabymi oczami to praktycznie nie było i nie ma, bo jakoś, jeżeli się to zdarzy, jest go młódek czy coś, to on przed jakimiś tam próbami czy coś, czy po lotach młodych, to jest likwidowany jest po prostu. Zresztą każde gołębie, które mają jakieś takie defekty, czy zdrowotne, czy jakieś nie spełniają pewnych kryteriów, to nie łudzę się, że one będą, że przyniosą mi po prostu pożytek czy w lotach, czy w rozpłodzie. Dlatego tutaj u mnie takiego rozgraniczenia nie ma. Przy czym moja kadra rozpłodowa, którą nie tak dawno zacząłem tworzyć, bo w ogóle nie miałem gołębika rozpłodowego do 2005 roku. Dopiero jak ten gołębniczek ogrodowy powstał, to tam można było wygospodarować pewne miejsce. Moja kadra rozpłodowa w dużej mierze składa się z gołębi, które są, można powiedzieć, weteranami lotowymi. Bo tutaj z pewną dumą i satysfakcją powiem, że
moje straty w lotach to są naprawdę minimalne, ale to wynika z tego, że w czasie, kiedy ja miałem bardzo mało gołębi i oczywiście wtedy nikt nie szanował gołębi w tym sensie, żeby się zastanawiać, czy gębie wypuścić, czy nie, czy deszcz, czy mrzawka, czy inne historie były, gołębie musiały uczestniczyć w lotach. Jechały do Szczecina, czy gdzieś do Gdyni, czy coś, przysłowiowo się kiprowało auto, wylatywały i niech sobie radzą. Dlatego już w tym czasie postawiłem sobie takie pytanie, co robić, żeby gołębi nie gubić w lotach. I to był taki ostatni raz po tym 99 roku, gdy był papież w Polsce i mieliśmy tą katastrofę taką straszną ze Szczecina. Pierwsza rzecz, doskonałe są motywacje, ale uważam nie w chwili brania gołębnika z gołębnika. To wtedy się udaje, jeżeli jest idealna pogoda, wszystkie warunki są pozytywne. Natomiast na dłuższą metę, to jest bardzo często spotyka nas niepowodzenie, gubimy gołębie, jeżeli coś tam nie zagra. A zatem na lot wkładać gołębie jak najbardziej spokojne, żeby po prostu one rozważnie podejmowały lot. One mają w pamięci to, że w gołębniku ich czeka coś dobrego i czy do partnera, czy do hodowcy będą się spieszyć i będą wracać. Także, że tutaj dla mnie, poza tym bywały takie gołąbki, które wprowadzałem do hodowli. Szczególnie, gdy nastała moda na gołąbki z Niemiec, że te gołębie charakteryzowały się dużą szybkością, kilka czołowych konkursów i bez powodu gołąb ginął. Można? No i mówię, i te gołąbki ginęły, no pomimo pewnych ich wartości, bo ja tego nie kwestionuję, ale ja z takich gołąbków zawsze musiałem rezygnować, bo przy małej hodowli po prostu gołębie, czy to w pierwszym dniu, czy w drugim, czy za tydzień, muszą do hodowli wracać. No ten taki przykład współczesny to był ten pierwszy lot 1 maja, gdzie wiele wybitnych hodowli w kraju zupełnie zostało rozbitych z punktu widzenia drużyn sportowych, a u mnie to się po prostu doskonale zeszło, mogłem kontynuować loty bez przeszkód, no i sezon uważam za udany. Także tutaj raczej trzymam się gołębi takich, które w swoim charakterze, w swoich po prostu tych predyspozycjach mają tą zdolność do walki do końca, do powrotu do gołębika swojego macierzystego. Także że to uważam za bardzo cenne, bo dzisiaj przeciw jakimś takim wstawieniem się mojego systemu lotowania mało gołąbków, mało młodych wypuszczanych, około 40. Są hodowle dzisiaj, gdzie do lotów jest 100, 150, 200 i więcej gołębi. I tam nie ma sentymentu, tylko się po prostu ostro lotuje, połowę się gubi, kilka gołębi doskonale się wyróżni i na tym opiera się wynik na dany sezon lotowy. To samo jest o młodeże, że grubo ponad 100, czy jeszcze więcej się tych młodych wypuszcza, część zginie, duża ilość ginie i tak dalej. Ja to bym podał taką statystykę z moich bodajże ostatnich 4 lat. Wiem, że to były straty w lotach młodych. W stosunku do gołębi danych na spis, zawsze daje na spis tam 40, 42, 44, że w 2000 bodajże w 10 były 2 gołąbki zginęły, w 11 zginęły chyba 3 gołębie, w 12 nie zginął żaden gołąb. W tym roku, pomimo że sezon lotów gołębi młodych był trudny, zginęły mi tylko 2 gołębie. No. Także ja później mam możliwość ich selekcjonowania już później, bo przy dalszym rozwoju, bo wybierzemy sytuacji. Tutaj zobaczmy ten artykuł, o którym
tutaj rozmawialiśmy z kolegą Stanisławem. On jest dostępny, można sobie też tam te zdjęcia oczu, które mamy tutaj jako przykładowe też pary, zobaczyć na stronie internetowej www.naszegolebie.pl/krzyżak. To jest, jak się nazywa, wejście też można tam dokonać na tą stronę poprzez dział gołębie w hodowli i tam odnaleźć nazwisko kolegi Stanisława i tam po prostu też ten artykuł jest. Gdyby koledzy mieli jakieś pytania odnośnie teorii oka, czy jeszcze innych spraw, o których mówił tutaj pan Stanisław, to prosimy, można się będzie chyba z kolegą skontaktować, aczkolwiek tak jak kolega zaznaczył, z uwagi na stan zdrowia też nie chcielibyśmy tutaj nadużywać czasu i poświęcenia tutaj kolegi. Na razie dziękujemy za taki obszerny artykuł, takie opowiedzenie nam o tych oczach, o tym, czym się kierować przy doborze par i też gołębi lotowych. Miejmy nadzieję, że dla wielu kolegów będzie to cenną wskazówką. Czy jeszcze coś do dodania mamy? No ja bym tylko tyle powiedział, że jednak oczy, tak jak jest to powszechnie znane, są po prostu w jakiejś, w takiej czy w innej formie, każdy hodowca na nie zwraca uwagę i powiedzmy, no może kryterium pięknego oka nie u każdego hodowcy jest takie samo. Ale jedna rzecz, no musi być to oko bystre, musi ten gołąb patrzeć na świat, obserwując otoczenie w sposób absolutnie inteligentny i musi być to oko świetnie wybarwione. Bo tak jak u każdej istoty żywej, co powiedziałem wcześniej, jeżeli oko jest mętne, jeżeli oko nie wyraża niczego, to albo ten gołąb jest kompletnie niedysponowany, albo po prostu no jest genetycznie bezwartościowy. Taka jest moja konkluzja na zakończenie tej. Ja tylko od siebie jeszcze mogę dodać, że kiedy te gołębie robimy zdjęcia im, to zauważyłem też tak jakby, że oko świadczy też o stanie zdrowia, co potwierdził właśnie pan Stanisław. Także dziękujemy, do zobaczenia, dobry lot, do zobaczenia.